Cześć, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Zdalnie Online. Ja się nazywam Janusz Pietroszek, a moim dzisiejszym gościem jest Kamila Lachowicz. Kamila jest trenerką komunikacji empatycznej. Cześć, Kamilu. Cześć, Janusz. Cześć wszystkim, którzy nas oglądają bądź słuchają. Powiedz proszę, kim jest trener komunikacji empatycznej? Czym taka komunikacja się cechuje? Kiedy może się nam przydać w biznesie czy w życiu? Ja jestem osobą, która mocno uczyła się tego, jak się komunikować z ludźmi skutecznie, efektywnie, ale też z taką życzliwością i szacunkiem do innych. I opierałam swój warsztat o NVC, Nonviolent Communication, które zostało kilkadziesiąt lat temu ubrane w pewien model czterech kroków przez Marshalla B. Rosenberga. I Marshall Rosenberg poszukiwał sposobu na komunikację, która jak najbardziej odda taki sposób rozmawiania, bycia z drugim człowiekiem, którego celem jest kontakt, szacunek, zrozumienie, a nie agresja czy szukanie winowajców na przykład za jakąś sytuację. Ja jestem trenerką komunikacji empatycznej, która po prostu w firmach różnych, również tej, której więcej pracuję, w innych, uczę ludzi tego sposobu komunikacji. Jeśli chodzi o komunikację empatyczną w biznesie, to jak najbardziej się przydaje. Ja nie tylko jestem trenerką, ale również mediatorką. Mogę wspierać osoby, które są w jakimś nieporozumieniu, w konflikcie, większym lub mniejszym, które poszukują sposobu na to, żeby się usłyszeć i dogadać. Usłyszeć tak naprawdę swoje uniwersalne potrzeby i też usłyszeć, wymyśleć wspólnie jakieś rozwiązania na różne niesnaski i nieporozumienia. Być może brzmi to empatyczna komunikacja, która opiera się na NVC, jest komunikacją, która opiera się o fakty, potrzeby i pomysły, prośby, strategie, które po prostu są skuteczne i działają dla wszystkich zainteresowanych stron. Skoro jesteś trenerką tej komunikacji, to zakładam, że jest zapotrzebowanie na takie treningi. No bo gdyby nie było, to byś nie była tą trenerką, bo by to nie miało sensu biznesowego. Ale tu moje pytanie. Co my właściwie robimy źle, że my się musimy trenować w tej naszej komunikacji? W sensie, co my takiego robimy, w jaki sposób my się komunikujemy w sposób błędny, a jaki jest ten sposób prawidłowy? Ja tak jak słyszę to pytanie, to sobie myślę o tym, że my się komunikujemy w wielu miejscach, w wielu sytuacjach bardzo fajnie, prawidłowo, mamy ten kontakt z drugim człowiekiem, wiemy o co nam chodzi i wcale tu nie chodzi mi tylko o słowa, których używamy, ale przede wszystkim o taką współpracę, wzajemność, szacunek. Jednocześnie, jeżeli z czymś się nie zgadzamy, jesteśmy w jakimś nieporozumieniu, większym lub mniejszym, albo mamy inny punkt widzenia po prostu, to czasem robimy coś takiego, że ja bardzo lubię sformułowanie słuchamy, by odpowiedzieć, a nie by usłyszeć. Czyli taki mój pierwsza widoczna rzecz, która jest u mnie też i u innych, to jest to, że odpowiadam komuś, przedstawiając swój pomysł na coś, ideę, niekoniecznie będąc pytana o ten pomysł i ideę, bo chcę odpowiedzieć, chcę sprzedać swój pomysł, chcę powiedzieć, jak ja to mam, jak ja sobie z takim czymś poradziłam, dlaczego to jest dla mnie ważne, bez usłyszenia tej drugiej osoby, czyli bez zaangażowania tej osoby. A z tego bardzo mocno wynika to, że ludzie taką mają pierwotną potrzebę, ja myślę, dość mocną i czasem zaniedbaną, że pragną i tęsknią być po prostu wysłuchanym do końca. I tak jak powiedziałam, my nie robimy niczego tak jakby stricte źle, chociaż oczywiście ja tutaj na warsztatach podpowiadam, co działa, co nie działa, co może zadziałać, że się nie dogadamy, a co może zadziałać, że się dogadamy. Tak nawykowo, komunikacyjnie, językowo, ale przede wszystkim, jeżeli chcemy naprawdę usłyszeć drugiego człowieka, to okażmy mu szacunek do tego, co mówi, spróbujmy go usłyszeć, spróbujmy odzwierciedlić to, co mówi, zanim opowiemy na przykład, jak my sobie z czymś poradziliśmy podobnym, zanim opowiemy naszą płytę autobiograficzną, zanim powiemy, jak świat powinien wyglądać, posłuchajmy drugiego człowieka po prostu. A jak to jakby wygląda w praktyce na jakimś przykładzie? Powiedzmy, no mamy z różnymi takimi, nazwijmy to, konfliktowymi sytuacjami się spotykamy non-stop i to zarówno chyba w sferze prywatnej, jak i zawodowej. Powiedzmy, że ktoś na przykład się spóźnia
czy tam może notorycznie nie, ale powiedzmy, że się spóźnił któryś tam raz. No i jak ktoś taki mi przychodzi do biura, ja sobie myślę, kurde, minutki lecą, ja to płacę, prywaciarz Janusz sobie się we mnie odzywa, mówi, nie, no co to za spóźnienie, co to ma być? I już jadę, że a, co to ma być, zawsze się spóźniasz, co to w ogóle, wylatujesz zaraz z robot. Oczywiście to jest Wiem, hiperbola, to przymiasz. ale powiedz, jak w takiej sytuacji można zareagować, żeby to było jednak bardziej empatyczne podejście i takie, które nie będzie wywoływało dalszego konfliktu, a być może zmieni postępowanie tej osoby. Dzięki za ten przykład. Tak, nawet jeżeli ty jako Janusz szef nie będziesz mówił na głos, jak ten Michał może się spóźniać, w ogóle co to ma znaczyć, ja mu mam płacić za to, który to już raz w tym tygodniu, chyba od 5 miesięcy nie przyszedł na czas do pracy. Nawet jeżeli tego nie powiesz na głos, a powiesz to tylko w swojej głowie, to w twojej głowie właśnie się toczy taka trochę scena ocen, interpretacji i osądów drugiego człowieka. I takim pierwszym krokiem, który ułatwia komunikację, jest być może powiedzenie sobie na głos, tak mam, takie mam oceny na temat na przykład Michała, ale widzę, że to są tylko oceny. Jednocześnie pierwszy krok modelu czterech kroków mówi o tym, zobacz fakty, zobacz, co tak naprawdę widzisz, co się dzieje. Mogę pomyśleć sobie, Michał dzisiaj przyszedł 7:55 do pracy, zaczynamy o 8:00. Mogę sobie powiedzieć, że Michał przyszedł o 9:00 zamiast o 8:00. To teraz już nie ma znaczenia, po prostu widzę ten fakt. Ale też mogę powiedzieć sobie, że to jest drugi raz w tym tygodniu i w sumie chyba około 5. raz w tym miesiącu. I trochę to zmienia postać rzeczy, kiedy ja widzę, że tego było 5 razy na 20 dni roboczych, a nie codziennie zawsze od 5 miesięcy, od nie wiem, od zawsze. Kiedy ja daję sobie stop klatkę i patrzę, co się naprawdę wydarzyło, to nie chodzi o to, że ja nie powiem zaraz, że mi się to nie podoba, czy że mnie to nie wkurza, bo mnie to może wkurzać. Chciałabym, czy chciałbym być szefem, z którym jak się umawiasz, że przychodzisz na 8:00, to jesteś na 8:00, bo masz jakieś takie ustalenia, nie wiem, są klienci, czekają już pod drzwiami, żeby biuro zostało otworzone. Natomiast warto zobaczyć to najpierw, co się wydarzyło. Ja na przykład bardzo lubię takie przykłady na ćwiczeniach, na zajęciach przerabiać. Na przykład moi klienci są beznadziejni i zawsze się zastanawiam z grupą, co to znaczy klienci. Mówimy o jednym kliencie na jeden, czyli mamy tylko jednego klienta i tak mówimy, tak formujemy wypowiedź. Czy może mamy 15 klientów i dwóch ostatnio nie zapłaciło nam faktury na czas z tych 15. I żeby tak trochę ubrać, żeby nie być, powiem trochę tak może mniej grzecznie, żeby nie być w czarnej D z tym, co się dzieje, żeby nie mówić, wszyscy moi klienci są beznadziejni, w ogóle świat jest beznadziejny, tylko żeby zobaczyć, ok, dwóch klientów nie zapłaciło, trochę mnie to niepokoi, chciałbym mieć informację, co się dzieje i kiedy te pieniądze wpłyną, napiszę do nich maila albo zadzwonię do obu jeszcze dzisiaj. I trochę z inną energią zaczynamy ten telefon czy tego maila, bo mogę napisać maila, moi klienci są beznadziejni i zacząć pisać, kiedy zamierza pan zapłacić za ostatnią usługę, to niedorzeczne, żeby mógł pan płacić, no i tam dalej, i tak dalej, a mogę po prostu napisać, nawet nie używając konkretnie tego modelu czterech kroków, jeżeli nie mam takiego nawyku, czy jeszcze nie nauczyłem się w ciągu kilku dni szkolenia używać tego, nazwijmy to, według litery tego modelu, mogę napisać po prostu z takim innym nastawieniem. Widzę, że faktura nie wpłynęła. Chciałbym się dowiedzieć, kiedy ta faktura wpłynie. Bardzo mi zależy na pieniądzach, ponieważ to wynagrodzenie. No i teraz mogę powiedzieć, po co mi jest potrzebne, a nie muszę, ale mogę powiedzieć, na przykład, nie wiem, wypłacam pracownikom, potrzebuję dotrzymać innych zobowiązań, czy cokolwiek innego. I też nie tylko chodzi o to, co napiszemy w tym mailu, ale jak się będziemy czuli, kiedy będziemy to pisali, czy tam dzwonili. Że to nie będzie wymuszone, ja muszę utrzymywać kontakty z nim, bo on jest moim, nie wiem, strategicznym klientem, muszę być poprawny. Ale to będzie tak naprawdę, i tu użyję takiego słowa nawet w biznesie, z głębi serca, że ja się pogodziłem z tym, że widzę, że on ostatnio nie zapłacił tej faktury na czas i ja się po prostu chcę dowiedzieć w tym momencie. Jeszcze nie wiem, co się wydarzyło, nie przewiduję, że on, nie wiem, upadł albo zrezygnował z moich usług, albo jest, nie wiem, niewypłacalny, tylko po prostu jedyną rzeczą, którą mam teraz, chcę się dowiedzieć. A jak usłyszę, że tak, panie Januszu, za chwilę przelejemy, to będę czuł pewnie spokój, a jak usłyszę, w tym miesiącu nie mamy pieniędzy, to pewnie będziesz czuł coś jeszcze innego. I tu chodzi o takie
trochę przepracowanie ze sobą, co się dzieje tak naprawdę, żeby też do drugiego człowieka, czy to kontrahenta, czy to pracownika, czy to przypadkowej osobie w sklepie, czy gdziekolwiek indziej, po prostu, może tak powiem w cudzysłowie, nie wyjeżdżać z jakimś agresją, nie wyjeżdżać taką agresją słowną, tylko po prostu powiedzieć, dlaczego coś robię. To nie chodzi o to, że nigdy nie, nie wiem, nie podniosę głosu albo nie zasmucę się przy kimś, tylko chodzi o to, żeby być świadomym, po co ja to robię i robię to przede wszystkim po to, żeby się dogadać z drugim człowiekiem, bo chcę, bo wybieram. Mam takie wrażenie, że to, o czym mówisz, że jakby ta komunikacja, ona się zaczyna, zanim się zaczniemy komunikować, bo ty dużo mówisz o takim nastawieniu jakby, nie? Jakie mamy w sobie. W sensie, że tak jakby, że trzeba mieć odpowiednie nastawienie i jakby, że później ten komunikat, może nie wiem, inaczej brzmi. Ja na przykład czasami mam tak, moja żona mi to mówi, że ona od razu wyczuje, kiedy ja jestem na przykład zdenerwowany albo coś, mam trochę inny ton. Co jest delikatnie i mi się wydaje, że nie jestem zdenerwowany wcale. A ona od razu, ty jesteś wkurzony jakiś? Coś cię wkurzyło? Ja mówię, nie, coś cię wkurzyło. No, wkurzyło mnie coś. To właśnie klient dzwonił, nie zapłacił faktury albo coś. I ona od razu to wyczuwa. Więc to też jest swoją drogą bardzo dobra umiejętność takiego wyłapywania niuansów. Z jakim nastawieniem ktoś mówi, bo ja jeszcze, wiesz, w głowie miałem poprzednią sytuację i mówiłem o czymś całkiem innym, ale te emocje mi się udzielały i to jest właśnie takie, to jest ciekawe w tej komunikacji, dlatego lubię maile. One są takie suche i informacyjne. A jednocześnie mogą być bardzo różne, zależy kto pisze i właśnie z w jakim celu, co chce zrobić. Masz rację, ta komunikacja zaczyna się w głowie. To jest bardzo często tak, że mamy coś, co jest bodźcem, na przykład na koncie nie widzisz wpłaty od kontrahenta albo widzisz od niego maila, że w tym miesiącu nie da rady zapłacić. To jest bodziec. I teraz tak, my ludzie jesteśmy nauczeni tak po prostu nawykowo reagować od razu, znaczy mówię nawykowo, to znaczy gdzieś tam jeszcze w sytuacjach, kiedy gonił nas jakiś dziki tygrys po dżungli i trzeba było szybko zareagować właśnie ucieczką, zamrożeniem bądź agresją. No i czasem właśnie nawet nie to, że ty się wkurzysz na tego od razu swojego kontrahenta, że on nie płaci tej faktury, tylko niektórych z nas może na przykład zmrozić. Takie po prostu chwilowe, ale dlaczego, co? I nic nie mówię. Nawet nie umiem powiedzieć, hola, hola, chcę tej płatności, bo potrzebuję zapłacić moim pracownikom. Nawet tego niektórzy nie potrafią powiedzieć w tym momencie. No i to jest jakaś reakcja. Ta reakcja jest brakiem reakcji akurat, co powiedziałam przed chwilą. I to wydłużanie czasu między bodźcem a reakcją to może być czasem minuta, a czasem dzień. I ta minuta, czy ten dzień, czy te parę godzin jest nam potrzebna do tego, żeby się właśnie zastanowić, dlaczego ja teraz w ogóle chcę coś powiedzieć, na czym mi zależy. Ale zanim powiem, to właśnie zastanawiam się właśnie tak wewnętrznie, na czym mi zależy. Czyli jeżeli słyszę, że widzę, że w mailu, że klient nie zapłaci, bo coś tam mi się tłumaczy, to czy mnie to bardziej wkurza, czy mnie martwi, czy mnie... Może zaintrygowało, zaciekawiło, dlaczego coś się u niego dzieje. Wcale nie chodzi o to, że ja nie mam teraz pieniędzy na wypłatę dla moich pracowników, tylko może mnie to ciekawi, bo tak dopiero się dobrze działo w tej firmie, więc różne mogą być motywacje, różne mogą być emocje w związku z daną informacją, z tym bodźcem. No i potem jak mnie to ciekawi, to dlaczego? Jak mnie to smuci, to dlaczego? Jak mnie to wkurza, to dlaczego? Oczywiście tak tradycyjnie to pewnie można się domyśleć, na pewno wkurzenie i na pewno właśnie, nie wiem, jakieś dotrzymanie umów z innymi, czyli tam zapłata pracownikom na przykład. No ale niekoniecznie, jesteśmy różni. Gdybym na przykład teraz zaproponowała ci albo iluś osobom spotkanym na ulicy bilet na wakacje, który jest na jutro, a czasem pytam ludzi, jakie emocje w nich to budzi. Jedni powiedzą, że radość, wow, satysfakcja, jadę, lecę, teraz, koniecznie, gdziekolwiek, a inni, nie chcę, boję się, mam pracę do załatwienia, muszę coś skończyć, mam zobowiązania, nie mam gdzie dzieci zostawić, mam projekt, który się bez mnie nie potoczy i różne inne rzeczy, więc tak naprawdę warto się zastanawiać nad sobą, jakie ja mam w danej sytuacji, w danym bodźcu właśnie uczucia i co nimi kieruje, czyli na czym mi zależy, co mi przeszkadza, co jest dla mnie fajne,
bo potem zdobywamy taką umiejętność, to się nazywa tutaj po prostu empatycznego słuchania innych, czyli też widzimy, że inni też mogą mieć różnie, mogą mieć inaczej niż ja, mogą mieć w ogóle jakoś, czyli potrafimy się wtedy, no w tym nurcie przynajmniej to jest taki cel, usłyszeć. Ale wróćmy jeszcze do tego pierwszego przykładu. Jest ten, powiedzmy, Michał, Tak. imię losowe. Ja współpracuję z paroma Michałami, więc nie czujcie się dotknięci. To I był mój ten pomysł. przysłowiowy Michał się spóźnił, i ja sobie myślę, kurde, znowu się spóźnił, cały czas się spóźnia, no jasna cholera. Potem sobie myślę, nie, Kamila mówiła, że mam do tego podejść empatycznie. Myślę sobie, jaka może być przyczyna, że piąty raz pod rząd się spóźnił, bo sprawdziłem, że to 5 razy było. I co ja mam dalej zrobić? Jak ja mam mu to powiedzieć? Powiedzieć, Michale, zauważyłem, że piąty raz się spóźniłeś, do cholery jasnej. Czy jak? Okej. Bardzo fajny przykład. W wielu nurtach komunikacyjnych jest też rozdział o tym, jak reagujemy na coś, na przykład na trudne komunikaty czy na niefajne sytuacje. I ten nurt, którym teraz mówimy, NVC, mówi o tym, że mamy taką reakcję, obwiniam innych, że coś zrobili, lub obwiniam siebie, że coś się stało. Lub właśnie reaguje empatycznie. I to, co ty przed chwilą zrobiłeś, to nie do końca było ani jedno, ani drugie, ani trzecie. Natomiast to, co warto zrobić, to tego ja zachęcam i kurs taki podstawowy, taki pierwszy etap zachęca do tego, żeby się zastanowić, dlaczego mnie to wkurzyło. Nie dlaczego Michał przyszedł piąty raz za późno, tylko dlaczego mnie to wkurza. Dlaczego to jest dla mnie ważne, żeby on przychodził codziennie na 8 rano? Może to jest dla mnie ważne, bo ja przychodzę na 8 rano albo chwilę przed i tak chciałabym, żeby wszyscy robili tak jak ja. A może to jest ważne dlatego, że tak mamy na umowie i słownej czy pisemnej, i po prostu tak chciałbyś, żeby ludzie dotrzymywali te słowa swojego słowa. A może to jest ważne dla ciebie, bo właśnie powiedzmy, że tak pewnie nie masz, ale klienci stoją pod drzwiami i chcieliby skorzystać z waszych usług, i trzeba, nie wiem, odbierać telefony albo przyjmować klientów już od 8:01, cokolwiek, bo są różne sytuacje, różne prace. I teraz warto się zastanowić, dlaczego? Dlaczego? Ja tutaj mówię tak bardziej historiami, ale to dlaczego w NVC to są potrzeby, na przykład dotrzymywania umów, współpracy, wzajemności, szacunku, zaufania, jeszcze kilka innych. Natomiast to mi pozwoli stwierdzić, dlaczego ja teraz chcę mu coś powiedzieć i co mu w związku z tym powiem. Czy mu powiem teraz, hej Michał, widzę, że od 2 tygodni są dni, że przychodzisz później. Możesz mi powiedzieć, co się stało? A możesz powiedzieć, hej Michał, widzę, że od 2 tygodni kilka razy przyszedłeś później niż 8. Chciałbym wiedzieć z góry, że następnego dnia przyjdziesz później, żeby też, nie wiem, zorganizować spotkanie chwilę później, albo żeby na ciebie zaczekać, albo zanim wyjedziemy z ekipą na montaż, znaczy na film, czy będziemy montować filmy, czy cokolwiek innego. I teraz wracając na chwilę do Michała, my oczywiście możemy tak zrobić, że będę myślał, dlaczego Michał przyszedł 5 razy ostatnio później? Czy on się jakoś, nie wiem, czuje zmęczony? Czy on potrzebuje odpoczynku? Może chciałby pogadać o urlopie albo o zmianie godziny pracy? Coś tam, coś tam. Tylko to jest bardzo ważny etap i bardzo fajnie wczuć się w to, tylko że to są tylko i wyłącznie nasze własne pomysły, co tam może się wydarzyć, jeżeli nie mamy konkretów od Michała. I takie coś jest ok, jeżeli wyjdziemy do Michała i powiemy, zamiast czego my chcemy, to powiemy, hej Michał, widzę, że od 2 tygodni kilka razy przyszedłeś później niż 8. Chciałbym zrozumieć, co się dzieje. Możesz mi opowiedzieć? I wtedy właśnie słuchać Michała, co on mówi. Mówi, nie, nic się nie stało. No to wtedy powiesz na przykład, czego byś chciał. A on powie, no wiesz co, dziecko mi się ostatnio urodziło i nie mogę spać, bo biorę nocne dyżury za żonę, czy coś takiego. I na przykład możesz powiedzieć po polsku, kurczę, rozumiem cię, mam tak samo. A możesz powiedzieć, rozumiem cię, mam tak samo, może chciałbyś przychodzić bardziej elastycznie, między 8 a 9 zamiast na 8. Może to by było dla ciebie jakieś rozwiązanie. On mówi, no, w sumie to było fajne rozwiązanie, ale chyba widzę takie, że wolałby między 7 a 9. I zaczynacie szukać rozwiązań po prostu, słysząc, o co chodzi. Więc ja mogę powiedzieć sobie, pomyśleć, co Michał czuje w tej sytuacji, natomiast
takim pierwszym krokiem, szczególnie na początku, jest dobrze zastanowić się, dlaczego ja czuję to, co czuję, a potem będzie mi łatwiej dogadać się z innym. I już nieważne, czy będę jakoś mega używał mocno tego języka NBC, czy raczej tak po prostu po koleżeńsku, po ludzku, tak jakie mam relacje, po prostu powiem, co widzę i czego chcę, albo o co proszę, albo o co pytam. Czy jakoś pomogłam ci zrozumieć? Czyli trzeba pytać. Tak. Zanim się zacznie krzyczeć. Jest. Żartuję. Nie, no to zawsze jest dobra strategia, żeby się dowiedzieć, o co chodzi, zanim kogoś, powiedzmy, sfeedbackujemy, w cudzysłowie. O feedback też będę pytał za chwilę. A powiedz jeszcze jedno. Zeszły rok, wszyscy wiemy, jaki był. Zresztą jego kontynuację chyba mamy nadal. No, jest teraz Euro 2020, mamy 21, więc chyba jest kontynuacja tak, zeszłego roku. Tak. Powiedz, jak to w ogóle w twojej branży wyglądało? No bo branża szkoleniowa, myślę, że dostała dosyć mocno, tak jak nasza filmowa zresztą i eventowa też. Okej. Okay. No ja pracuję w jakimś tam większym etacie w firmie, a firmie IT jako trener wewnętrzny, więc może ja tak nie dostałam, że tak powiem, batów od rynku, który się zamknął na jakiś czas. Jeśli chodzi o szkolenia zewnętrzne, no to oczywiste jest to, że na początku miałam ich mniej, chociaż mi się tak trafiło, że akurat miałam zajęcia na uczelni, więc dla mnie to też była taka praktyka, że oprócz pracy tej etatowej, to miałam jeszcze online zajęcia na uczelni, więc uczyłam się na żywca tego, co można zrobić, jak można zrobić szkolenie online, no i myślę, że się nauczyłam przez ten ponad rok. Dość dużo ich zrobiłam, też byłam na kursie, który uczy trenerów online, więc ja osobiście, no w związku z tym, że ten, znacząca część mojego etatu to jest praca w firmie IT, to nie odczułam tego aż tak bardzo, a wręcz przeciwnie, się dużo nauczyłam. A jeśli chodzi właśnie o te szkolenia typowo online, bo mówisz, że jakby wykładałeś na uczelni, i jakby ta forma, ona jest no nieco odmienna. Ja też uczę na wrocławskim studentów i miałem tylko jedne zajęcia stacjonarne w ciągu ostatniego roku. Całą resztę wszystko było online, a nie nastawiałem się na takie coś, bo to jakby to był mój pierwszy rok na tej uczelni i też się musiałem uczyć w tej formie. Powiedz, jakie są twoje wrażenia z tej formy? Czy to lubisz, czy wolisz jednak taki kontakt bezpośredni bardziej z ludźmi? Jak to z twojej perspektywy wygląda? Ja powiem szczerze, że bardzo lubię szkolenia online. Zrobiłam ich mnóstwo i właśnie wewnętrznie i zewnętrznie. Natomiast szkolenia czy też wykłady, zajęcia na uczelni to trochę inny rozdział. Tam większość studentów, myślę, że 95%, przez 95% czasu nie włączała kamery, więc po prostu mówiłam do siebie, tak jak teraz siebie widzę na ekranie, tak właśnie tam siebie też widziałam. To było dla mnie ciekawe doświadczenie, bo jak się, że tak powiem, umawiałam z koordynatorką kierunku, że będę robić te warsztaty konkretne, no to jeszcze pandemii nie było. A jak już zaczęłam, to pandemia trwała jakieś 2-3 tygodnie, więc uczyłam się wszystkiego na żywca. No u mnie to zadziałało tak, że ja jestem dość mocno samoukiem w wielu dziedzinach, więc a jednocześnie bardzo lubię chłonąć wiedzę. Więc w okresie pandemii był taki szał na webinary i webinary były ze wszystkiego, z prawa pracy, z pracy zdalnej, miliony, z motywowania ludzi zdalnie, z zarządzania czasem itd., itd. Więc po iluś 10 webinarach w ciągu powiedzmy kilku tygodni, to miałam coś takiego, że po prostu po prostu wiedziałam, co robić. Wiedziałam, co robić, bo podglądałam sobie metody, techniki, a wiedziałam, jak angażować. Także bardzo to lubię. Ja też w mojej pracy i tej w firmie i poza firmą oferuję taką usługę one-to-one, czyli kontakt, to trochę nazywam coachingiem komunikacyjnym, czyli ktoś nie chce przyjść na warsztat, który trwa ileś tam godzin, albo jak robię dla firm zamknięte, no to nie ma takiej możliwości. No i po prostu potrzebuje przegadać właśnie te case'y z tym Michałem. Michał go strasznie wkurza i nie wie, co robić, no to sobie przegadujemy. I dużo ludzi skorzystało z tego, z tej formy wsparcia.
Również nie tylko akurat coaching komunikacyjny robiłam, ale też po prostu warsztaty one-to-one, jeden na jeden, kiedy ktoś właśnie nie ma czasu na normalny warsztat długi. I forma online nie różni się dla mnie zbyt wiele od formy na żywo. Bardzo też lubię to, że właśnie z wszystkimi osobami włączamy kamery, więc ten kontakt wzrokowy jest. A same szkolenia takie grupowe, wielkoformatowe i na ileś osób, kiedy robię dla jakiejkolwiek firmy, to znacząca większość osób włącza kamerę i wtedy mamy totalnie kontakt. Ja też tworzę dużo ćwiczeń w parach, w trójkach, w czwórkach, grupowo, na whiteboardach itd., itd. I mam takie feedbacki, że ludzie nawet będąc te kilkanaście miesięcy już na pracy zdalnej mają takie doświadczenie, że wow, miałam kontakt z innymi uczestnikami. No i to też jest bardzo fajna informacja zwrotna dla trenera, że to się po prostu dzieje, niezależnie od tego gdzie. Mi właśnie brakowało takiego przy tych zajęciach online'owych, brakowało tego jednak bezpośredniego kontaktu, bo nie widać tych reakcji, nie? W sensie nie wiesz, czy oni słuchają, czy oni nie słuchają, czy oni właśnie sobie robią obiad i skwierczy im kurczaczek na patelni, nic nie słyszą i w ogóle ich to nie interesuje, czy jednak są zaangażowani. Też jakieś takie różne triki kombinowałem, żeby po prostu tu jakieś pytania, Żeby tu jakieś byli. zadania, dokładnie, żeby trochę też wiedzieć. No i też było dla mnie to bardzo ciekawe doświadczenie, bo ja też nie wiedziałem, jak jestem odbierany, bo ja pierwszy raz to robiłem. No i tak to przynajmniej po minach widzę, że jest znudzenie i wszyscy chcą iść spać i do domu, albo że nie wiem, że mówią coś ciekawego i dopiero gdzieś tam po zakończonych zajęciach, po wystawianiu ocen i tak dalej, dopiero tam dostałem parę jakichś tam maili, że spoko, że fajnie było, albo że coś chcieli się dowiedzieć, jeszcze dopytać, no to tam odpowiedziałem, mówili, że fajne zajęcia albo coś takiego, nie? A do tego czasu to ja kompletnie nie wiedziałem, czy jestem super, czy jestem w ogóle najgorszym wykładowcą świata i nikogo to nie interesuje, co gadam, nie? Więc to też Czyli takie. poprzez patrzenie na innych ludzi miałeś taki empatyczny dar widzenia tego, czy to, co mówisz, jest dla nich sensowne, czy nie. Trochę tak, ja sobie zawsze porównywałem to z tymi zajęciami, które ja gdzieś tam miałem w swoim życiu wcześniej, bo też trochę sobie postudiowałem. I tak doszedłem do wniosku, że może jednak nie jestem taki najgorszy, ale no też nie jakiś super, nie? I tak nie wiedziałem, nie wiedziałem. I tak trochę jakby czekałem na ten feedback. I też jakby to jest moim zdaniem wada tego, chociaż też to da się rozwiązać, bo można wysłać jakąś ankietę na koniec i tak dalej. Natomiast rzeczywiście wielką zaletą tych online'owych rzeczy, moim zdaniem największą chyba, są właściwie dwie. Pierwsza, wszystkie możliwe narzędzia online, które można wykorzystać, bo to jest super. Ja prowadziłem warsztat pracy z kamerą przez internet, więc to jest niewykonalne, ale wymyśliłem, jak to zrobić i wyszło, więc są narzędzia, tylko trzeba z nich skorzystać. A jeśli chodzi o drugą najważniejszą rzecz, nie dojeżdża się. Idziesz na warsztat, wchodzisz do pokoiku, odpalasz sobie kamerę, zajmuje to około 5 minut, jesteś w pracy. Kończysz, idziesz zjeść obiad, zajmuje to 2 minuty przejście z pokoju do pokoju i nie jesteś w pracy. Koniec. A nie, godzina w korku, coś tam i tak dalej, nie? I spalanie benzyny i CO2 emisja. Także to jest moim zdaniem największa zaleta. Ja bardzo też lubię te dwie zalety, tą drugą za czas właśnie, przede wszystkim za to, że tu ten czas jest inaczej wykorzystany. A druga to zaleta, to u ciebie pierwsza, narzędzia, to bardzo lubię narzędzia online, bo mam kilka pakietów wykupionych i bardzo lubię też, często robię warsztaty z zespołami konkretnymi, nawet teraz, jeszcze integracyjne, bo zespoły stały się, nawet jeżeli część firm wróciła do biura, to zespoły przez to, że osoby były rekrutowane z różnych miast, są dalej albo pierwszy raz rozproszone po prostu. Nawet jeżeli mogą wrócić do biura, to niektórzy nie są umówieni na pracę z biura. I robimy warsztaty online, takie powiedzmy trochę team buildingowe, łamane przez poznajmy się, łamane przez ustalmy chociaż podstawowe zasady współpracy. I narzędzia online, typu choćby Miro czy Mural, pewnie są też inne, ja korzystam z tych dwóch głównie, one dają fajne narzędzia na to, żeby te dyskusje, które prowadzimy, które nie są tylko o jakichś błahych sprawach, ale właśnie o współpracy, zostały już, od razu mogę je po prostu wysłać im po warsztacie w formie PDF-u i oni mają po prostu PDF, na co się umówili, albo o czym gadali, albo co jest dla nich ważne.
Nawet w takich bardzo banalnych sprawach typu, o której możesz do mnie pisać, kiedy mam pracę efektywną, taką głęboką chciałbym mieć, wtedy potrzebuję spokoju od komunikatów, od komunikatorów. Nawet takie rzeczy można ustalić. Oczywiście to wszystko można zrobić na flipcharcie, na kartkach. To wszystko do tej pory robiłam na flipchartach i na kartkach. Natomiast jeśli chodzi o taką pozostawalność, że to zostaje z ludźmi, no to wydaje mi się, że online daje takie fajne narzędzie, że ten PDF, wyciągnięcie PDF-a z tego narzędzia jest po prostu banalnie proste i bardzo przystępne i czytelnej formie zostaje materiał dla uczestników. A powtórz jeszcze proszę, z jakich narzędzi korzystasz? Głównie takich Miro do tablic to Miro i Mural. One są bardzo podobne, ale Okej. mają różnice. Ale są jeszcze takie inne darmowe, typu Jamboard, Padlet. Okej. A powiedz, bo pomęczmy jeszcze tego naszego hipotetycznego Michała, bo chciałem jeszcze zapytać o feedback. Powiedzmy tak, no dobra, ten Michał się przestał spóźniać, empatycznie do niego podszedłem, przestał się spóźniać albo przychodzi później, bo tak się umówiliśmy, no i poszedł tam nagrać jakiś materiał. No i ten materiał był taki sobie, tak sobie go nagrał. I ja go teraz muszę zmontować i siedzę nad nim i jest takie nieładne powiedzenie, montażyści mówią, że rzeźbię jeżeli dostajemy zły materiał i musimy długo nad nim siedzieć. Więc ja sobie rzeźbię, rzeźbię, rzeźbię i myślę sobie o tym Michale. Ojejku, Michale, jaki ja jestem wobec ciebie, wobec twojej osoby, postawy nieprofesjonalnej, zdenerwowany. I teraz zaraz do ciebie zadzwonię i muszę ci przekazać feedback pod tytułem Zrypałeś robotę. Jak to można zrobić? Ja wiem, że feedback to jest temat po prostu na w ogóle oddzielny doktorat, a nie krótką rozmowę. Natomiast w jaki sposób, jakie są takie dobre praktyki, żeby coś takiego powiedzieć, tak żeby ten Michał zmienił swoje postępowanie następnym razem? Żeby się może nie obraził i żeby, nie wiem, nie popadł w jakiś straszliwy smutek i żal, i chciał dalej ze mną pracować. To w NVC, nie tylko w NVC, bo w takich, powiedzmy, nazwijmy to najnowszych książkach czy nurtach o feedbacku, to podstawowe pytanie, jakie osoba, która chciałaby udzielić feedbacku, powinna sobie zadać, to jest, dlaczego chce go udzielić. Jeśli odpowiedź jest, bo chce, żeby się Michał rozwinął i robił te rzeczy po prostu jak, nazwijmy to w cudzysłowie, dobry montażysta, cokolwiek to znaczy dobry, dla mnie, wiem, miał określone umiejętności i dla jego rozwoju chcę to powiedzieć, to jest to feedback. Natomiast jeżeli chcę go zrypać za to, że tak długo pracuję przez niego, to może już jest mniejszy feedback. Więc takie, znaczy to nie mniejszy feedback, tylko to nie jest feedback. Oczywiście dwie te rzeczy można powiedzieć w jakiś sposób. I pierwszym krokiem, który zachęcam cię, żebyś zrobił, to jest przede wszystkim zadzwonienie i zapytanie Michała, no swoimi słowami, ale mniej więcej, czy dzisiaj jest dobry moment, żeby pogadać o tym ostatnim filmie, który robiłeś. Czy na przykład masz, nie tylko, że masz czas, ale to w nawiasie jest trochę, czy masz dzisiaj nastawienie, motywację do posłuchania o tym filmie. I teraz ja mogę zasugerować, że to chodzi o film, który nagrałeś. No, nie wiem teraz, jakie macie kryteria nagrywania filmu, ale powiedzmy, że w pośpiechu u ostatniego klienta, czy tam na jakimś wydarzeniu. No i chciałbym o tym pogadać. I on mniej więcej już będzie wiedział, że to, bo myślę, że ludzie są, jakby sami wiedzą często, że coś popsuli lub nie, może nie zawsze dokładnie wszystko, ale jednak wiedzą. I on będzie wiedział, że to chodzi o film, który właśnie nagrywał w pośpiechu i chyba coś nie wyszło. I on może ci powiedzieć po prostu otwarcie, szczerze, słuchaj, Janusz, ja dzisiaj naprawdę nie mam głowy do tego, czy możemy pogadać jutro? I pierwszym krokiem jest to, że jeżeli zadajesz pytania typu, czy masz na to czas i on ci mówi nie, no to i zgódź się na to, że on odpowiedział nie, ale może ci powiedzieć tak, jasne, możemy o tym pogadać. I taki początek jest bardzo podobny do tych innych komunikatów, o których dzisiaj rozmawialiśmy, tylko to powiedz, co się wydarzyło. Na przykład dostałeś rano nagranie od niego, albo i w tym nagraniu było to i to, że albo, że na przykład, albo i od 4 godzin, od 8 godzin montujesz ten film. I to jest fakt, po prostu są fakty. Przedstaw to, jaki ma to na ciebie wpływ, czyli w związku z tym, no nie wiem, musiałem powiedzieć żonie, że dzisiaj się nie zajmę dzieckiem, albo musiałem zadzwonić do klienta,
przesunąć, po prostu wytłumaczyć się klientowi, że nie dam rady na, nie wiem, za 2 dni tego zrobić, tylko potrzebuję więcej czasu, albo musiałem obniżyć mu cenę, cokolwiek tam się wydarzyło w konsekwencji, że tak powiem. W efekcie, bo konsekwencji może nie, ale w efekcie to i to się wydarzyło. Różne rzeczy, to może dotyczyć ciebie, że jesteś zdenerwowany i w sumie nie wiesz, w co ręce włożyć. No i potem powiedz po prostu, o co prosisz następnym razem. Bardzo dużo teraz mówi się nie tyle o feedbacku, ile o feed forward, czyli takim, można powiedzieć, to tłumaczy się na karmienie do przodu, jak nie, że za coś ci mówię, o, za coś, tylko co w związku z tym, co się wydarzyło, chciałbym, żebyśmy zbudowali w przyszłości, w naszej relacji biznesowej, zawodowej. Czyli o co cię proszę na przyszłość, bo już teraz nie naprawię przeszłości, ty już nie nakręcisz tego filmu drugi raz, to wydarzenie, na przykład ten event się już nie wydarzy, on się już stał. A więc nie ma co też do końca gdybać, jakie to jest beznadziejne, bo nie możemy tego nagrać ponownie. No to już się wydarzyło. Natomiast możesz konkretnie powiedzieć, czego oczekujesz, o co prosisz w przyszłości, albo możesz zapytać, znowu pojawia się pytanie jako opcja oczywiście, jakie formy wsparcia, Michał, potrzebujesz w przyszłości, co byś chciał jeszcze, nie wiem, który aspekt, przepraszam, że tak mówię, trochę jak laik, który aspekt nagrywania jest jeszcze dla ciebie do zgłębienia, tam do przećwiczenia, bo może jest coś, co na przykład ja zauważyłem, że to i to, a może ty widzisz coś innego, co warto byłoby, żebyś jeszcze przećwiczył. A może to była kwestia czasu, ten pośpiech, no nie wiem, event trwał 8 godzin, a ty poszedłeś tam na 2 godziny i nagrało się powiedzmy tyle i tyle, czy możesz, możemy się umówić, że jak event trwa 8 godzin, to jesteś dostępny 8 godzin. Albo jesteś dostępny na początek eventu i na koniec eventu, jeżeli to jest na przykład taki jest umowa z klientem, że takie rzeczy mają się znaleźć w filmie. Więc po prostu wychodzimy z takiej inicjatywy, że chcemy powiedzieć coś niefajnego, trudnego, może niekomfortowego dla tej osoby, czy ma na to dzisiaj energię i czas. Ja to mówię swoimi słowami, ty oczywiście możesz powiedzieć po prostu: hej Michał, chcę pogadać o tym filmie, naprawdę mi zależy, czy ty masz dzisiaj możliwość pogadać, albo czy masz ochotę, albo cokolwiek innego. A kończymy to też takim pytaniem, jeżeli dajemy konkretny pomysł, słuchaj Michał, chciałbym, żebyś to i to, to też możemy tutaj zaangażować drugą osobę w tą dyskusję, bo bez angażowania nie wiemy, czy feedback dotarł. Co ty na to po prostu, na końcu, co ty na to, na ten mój pomysł, że będziesz tak robił, albo jak to widzisz w przyszłości, albo co byś chciał zmienić w tym moim pomyśle. No, po prostu angażowanie ludzi w rozmowę, w wymyślanie pomysłów, też w takim nurcie, te wszystkie nurty związane z no choćby z turkusowymi organizacjami, takimi organizacjami samoorganizującymi się, w różnych nurtach oczywiście, mówią o tym, że angażujemy ludzi w rozwiązania. Angażujemy ludzi w rozwiązania, też dajemy im wolność wyboru. Czyli z jednej strony mówimy na przykład, co nam się podoba lub co nam się nie podoba, ale też dajemy im przestrzeń, że oni też na tyle są, mają wiedzę na temat swojej pracy, że mogą po prostu wymyśleć to rozwiązanie i ono nam się też znowu może podobać lub nie podobać, ale chcemy, żeby taką inicjatywą, że chcemy, żeby ludziom się chciało pracować, a chce się ludziom pracować, jeżeli mają wpływ na swoją pracę. Więc na przykład są pytani na koniec feedbacku, co ty na to, co ty na ten pomysł. Takie mam wrażenie po tej rozmowie, że te wszystkie rzeczy, o których ty mówisz, takich biznesowych, że one się totalnie przekładają na w ogóle każdy rodzaj komunikacji, bo te same narzędzia można zastosować w rozmowie prywatnej, jak na przykład, nie wiem, ktoś nie pozmywał naczyń i trzeba z tą osobą porozmawiać, dlaczego tego nie zrobiła, chociaż to jest obowiązek, bo tak się podzieliliśmy i tak dalej, nie? Tak, więc, tak, tak. Więc tak naprawdę takie szkolenia z komunikacji biznesowej, no myślę, że mogą niejedno małżeństwo uratować. Wiesz co, ja prowadzę szkolenia, które się nazywają Empatyczny Lider, Uważna Komunikacja w Biznesie, Empatia w Biznesie, natomiast jest wielu trenerów, którzy prowadzą to szkolenie dla rodziców na przykład, albo dla partnerów, dla osób, które szukają sposobu na lepszą relację. Takich akurat trenerów jest specjalizujących się w rodzinno-szkolno-dziecięcych tematach jest o wiele więcej niż biznesowych. Natomiast nie stanowi dla mnie żadnej przeszkody, żeby rozmawiać też o case'ach, słowa z biznesu, o case'ach z domu. Natomiast jeśli chodzi o szkolenia, to dedykuję bardziej zespołom i biznesom,
tutaj bardzo lubię ten aspekt komunikacji. Uważam, że tutaj też się dzieje życie, które można jakościowo, komunikacyjnie usprawnić, polepszyć. Ale tak, masz rację, to co teraz powiedziałam, wszystko, jak zaaplikujemy w rozmowę o wakacjach, w rozmowę o zmywaniu naczyń, o odbieraniu dziecka z przedszkola, czy o wspólnym wieczorze, którego dawno nie było, to jak najbardziej ma też zastosowanie. To powiedz jeszcze tak na koniec, gdzie cię możemy znaleźć w tak zwanych internetach, gdyby ktoś chciał się skontaktować, zamówić sobie może jakieś szkolenie, to gdzie cię namierzy? Ja serdecznie zapraszam na LinkedIna Kamila Lachowicz. Tam jestem, też jestem aktywna. Można obserwować, czytać o empatii, o biznesie, o zespołach. A jeśli chodzi o Facebooka, to prowadzę profil na Facebooku i na Instagramie. Po prostu Empatia w biznesie. Tak się nazywa mój profil i tam też jest kontakt do mnie, numer telefonu, e-mail. Super, to ja Ci bardzo dziękuję za rozmowę. Bardzo mi było miło dowiedzieć się, jak mam krzyczeć na pracowników. Oczywiście dużo hiperbol dzisiaj używam, jestem bardzo miłym człowiekiem. Więc fajnie, że się dowiedziałem, jak to robić. Myślę, że dla wszystkich słuchaczy, może dla wszystkich słuchaczy, którzy mają jakieś takie, powiedzmy, relacje biznesowe, znalazło się dużo rozwiązań, i dla wszystkich słuchaczy, którzy mają też relacje jakieś prywatne, a wszyscy jakieś mamy, może się dowiedzieli, jak komunikować, żeby zmywać naczynia. Dzięki, Janusz, za zaproszenie i za ciekawe pytania. I do zobaczenia. Super. Jeszcze raz wielkie dzięki za rozmowę. Dzięki. Wszystkie linki, o których mówiła Kamila, są oczywiście w opisie tego odcinka, a my widzimy się jak zawsze już w przyszłym tygodniu w środę o godzinie 10. Do zobaczenia.